Wycofujemy się. Osłonia nas, ostrzelają wioskę i fort. Ruszamy. Już. Dobra. Ale wysłałem do fortu ludzi. Już po nich. Kto poszedł? Tylko ochotnicy, czyli wiadomo, wszyscy. Pieprzone dzieciaki. No przecież wiesz, jak to jest w tym wieku. Foster. Muszę po niego iść. Idź. Udam, że cię nie widziałem. Nie twoja wina. Moja, moja. Kolejna ofiara na sumień. Idź, idź, masz mało czasu. Szturmować fort w pojedynkę? A to Fostera miałem za głupca. No, będzie ciężko. A to sobie można przełączyć na ogień jedna strzała, lornetka. Tamten już mnie prawie zauważył. Super. Jakby to zrobić? No... Tędy może bokiem sobie przejdę. A tu dalej już nie wyjdę. Ja ich nie muszę wszystkich zabijać przecież. Choć mogę. Ale to jest bez sensu. Okej. Okay. Tam rzucę wabik. Idziesz sobie tam, chłopcze? Pójdzie. I z bagnety go wezmę. Jeszcze przydałaby się jakaś broń z tłumikiem, której niestety nie ma. Okej. Okej, na razie wszystko robię po cichu. Brak tej broni z tłumikiem niestety będzie mi zaskwierał jeszcze przez jakiś czas. O, tak się no nie... Bez przesady, na chwilę się na bok popatrzyłem. Nie zwróciłem uwagi na to, że wychodzę poza pole bitwy. Szturmować fort w pojedynkę. A to Fostera miałem za idiotę. Dobra, to teraz tak przyspieszony... Robię to w trybie przyspieszonym. No sorry, no. Zapatrzyłem się, bo po prostu maila dostałem, no i obok mam telefon. On mi czas liczy. Okej, myślę, że mogę iść. Tam. No okej, okay, wróciłem na pole walki. Okej, okay, jestem w tym miejscu, gdzie byłem ostatnio. Diabli. Gdzie tu jest wejście? Z takim zastrzeżeniem, że ostatnio był jeden trup więcej. Może jakieś bronie tu będą? Nie. Kurczę, nie wejdzie tutaj. Więc nie wiem, jak mam to zrobić. No, chyba, że tędy. A tutaj też się nie da wejść. Super. No, szkoda. Trzeba to zrobić, więc sposobem innym. Okej, tutaj przyjdzie gościu. Tam rzucę wabik. On sobie tam pójdzie, ja go zabiję. Co
to za broń miałeś, chłopcze? Jakiś karabinek słaby. Okej, zaraz przyjdzie tutaj jego kolega i tym oto sposobem będę miał już w miarę czyste przejście. Co prawda tam są jeszcze ludzie, no ale z nimi już nic nie zrobię. Selam kardeşim, iyi misin? Czy drogą miałem nieskończenie wiele tych wawików, czy co? Mogę sobie rzucać chyba tego ile chcę. Nie, oni tutaj przeważą. Nie wiem czemu. Nie, jeden z nich zaraz tu przyjdzie. Tak się rozleźli się tak, nie wiem czemu. Mogę kusić, żeby do nich zacząć strzelać po prostu. Okej, ten tutaj przylazł. Za chwilę go sobie zabiję. Tutaj będą mieli taki mały cmentarzyk. Hej. O nie, tam już mnie prawie zauważyli i za chwilę tutaj przyjdą we dwójkę. To mnie bardzo niepokoi. Hajda. Şuradaki cesede benziyor. Şu it oğlu it var. A teraz już nie. No niestety. Nie udało się zrobić po cichu tego, co chciałem. Gdzie oni jeszcze są? Tam na górze jest snajper. Na chwilę go sobie ściągnę. Tak? O, podręcznik. A tutaj mamy snajperkę. Czy są jeszcze jacyś wrogowie tutaj? Jakiegoś tu słyszę, ale nie wiem skąd. Tam jest. Dobrze. Myślę, że możemy sobie tak to zostawić. Jeszcze nie chciałem zeskoczyć, ale dobrze. Idziemy w stronę fortu, więc... Tak, głównym wejściem, najlepiej. Co znowu? Na pewno nie chcesz mnie zabić? Dawaj. Wynosimy się stąd. Za chwilę zostaną tu tylko gruzy. Nie, nic z tego. Zbliżają się żołnierze wroga. Z rannymi nie uciekniemy. Więc wyjdźcie. Osłonię wasz odwrót. Ale Bishop, są i... Będą myśleli, że zdobywam fort. Odwrócę ich uwagę.
Jak dotrzecie do naszych linii, wystrzel flarę. Będziecie bezpieczni. Wtedy do was dołączę. Nie no. Odmawiasz wykonania rozkazu? A ty wszystkie wykonujesz. Chodź. Już. Jesteś Australijczykiem. Musisz wyglądać. Dobra. No, dalej, chłopaki. Idziemy. Cholerna wojna. Jak tu się dostać na szczyt tego? Okej, snajperka mi się tutaj w tych warunkach nie przyda na pewno. Na to ta broń się przyda, bo amunicji jest do niej wszędzie dużo. Trzyma bagnet. No. Ej, mogłem trochę się przeholować. Mało brakowało. No może jednak przydałaby się snajperka? Ja zostawiłem tą snajperkę. Jest. Na boki lecią te pociski straszne. Właśnie mam granaty te. Ale on sobie poszedł stamtąd. A nie. Gdzie ja się muszę dostać? Tam? W ogóle? Trzeba by mieć szczęście w nieszczęście. O, jakaś broń. Ale to mi nie jest potrzebne, no bo to jest strzelba, tak?
A nie. Jest taki zwykły karabin, no to może teraz zamiast... O, zamiast snajperki będzie dobry. Chryste, miotacz! Idź do diabła. No dobra, jest już blisko. Fajna ta broń, co znalazłem. On chciał rzucić granat, ale w końcu nie rzucił. Osłonki. No ładnie. No jestem. Za kretyński plan. Nie mogłem wpaść na nic lepszego. Jak opanuj dziedziniec? Przecież ich tutaj strasznie dużo przychodzi. Już jest po mnie prawie. Okej, ten taki mały kryzys został zażegnany. Czemu ich tutaj cały czas przychodzi tak dużo? Dobra. Nie idź. Okej, już po nim. Muszę tą broń zmienić, no bo już się kończy amunicja do niej. Szkoda, bo fajna była. I co, teraz znowu będą przychodzić z tyłu? Już nie. Przynajmniej tyle. No. O, jestem już tu sam.
No, po każdej z tych opowieści mam wrażenie, że co kolejna to lepsze. I miałem tak tylko po pierwszej myśli, bo pierwsza była bardzo fajna, a ta druga, ta wysoko postawienie znajomie, tak mi się średnio podobała, no ale koniec, można powiedzieć, rewelacyjna. Ciekawe, o co będzie chodziło w tym, nic nie jest zapisane. Trzy odcinki były przez scenę z opowieści Goniec. Mi to zajęło 50 minut przejście całej opowieści złożonej z trzech misji. Mam nadzieję, że bawiliście się tak jak ja, że odczuliście tam atmosferę przykrą, ale też dumną dla wszystkich Australijczyków. Tam była najliczniejsza dotąd zgromadzona flota. No i prawdopodobnie to ta flota zabiła Bishopa. Więc w tym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do następnego odcinka. Cześć.